spotykamy się we Wrzeszczu i chcemy zapytać się mieszkańców, co chcieliby zmienić we Wrzeszczu i co sądzą na temat siłowni pod chmurką. Dzień dobry. Jesteśmy z patrolu pokoleniowego i chcielibyśmy zapytać się pani, jak zmienić. Nie wołaj, daj z koło tanem myślą, odpocząć już pora. Oddaj choć pomysł, nie widzisz, że tonę. Pozwól mi usnąć, chcę wyrwać się w koniec. Nie chcę już o nie, oczy zmęczone. Żeby dzieci miały gdzie się bawić, żeby nie było śmieci na podwórkach. No, myślę, że warto. Myśleliśmy o tym, żeby przygotować takie miejsce, gdzie ludzie dorośli mogliby, że tak powiem, wypoczywać, tak? Jakaś siłownia na przykład, albo coś takiego. To jest w tej chwili bardzo modne w wielu nowoczesnych, nowych osiedlach i takie deweloperzy takie siłownie przygotowują, ale nie wiem, czy tutaj nasi mieszkańcy rzeczywiście byliby z tego zadowoleni. Myślę, że warto spróbować. Myślę, że tak. Jest to bardzo modne w tej chwili. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy z patrolu pokoleniowego i chcielibyśmy zadać panu pytania. Co chciałby pan zmienić we Wrzeszczu? Jest wiele rzeczy, które chciałbym zmienić, ale w najbliższym otoczeniu no to nie bardzo. Chciałbym może, żeby wyremontować wszystkie te kamienice, które tutaj niszczą w regionie partyzantów. Jeszcze mam jedno pytanie. Co sądziłby pan na temat siłowni pod chmurką? Świetny pomysł, bo tam, gdzie moi rodzice mieszkają, czasem tam jeżdżę, jest coś takiego niedaleko nich i no i to się sprawdza. Ludzie tam chodzą, zawsze jakiś sposób jest na spędzenie. Czy ma pan wybrane miejsce, gdzie taka siłownia mogłaby być? Myślę, że najlepszym pomysłem byłby albo park przy ulicy Grunwaldzkiej, albo przy ulicy Wajdoloty. Jesteśmy z patrolu pokoleniowego i chciałabym zadać pani kilka pytań, jeżeli może. No, oby nie zawiedzieć. Dobrze. Mam takie pytanie, czy chciałaby pani coś zmienić we Wrzeszczu? We Wrzeszczu? Wrzeszcz mi się bardzo podoba, zmiany idą ku lepszemu. Co najwyżej nie chciałabym na jezdni widzieć takich tutaj dziur, jak tu widzę przed sobą. Czy uważa pani, że potrzebne by było tutaj, żeby się czymś zajęła? Jak najbardziej, to znaczy uważam, że po prostu czas dla młodzieży powinien być organizowany i powinni być odpowiedni ludzie, którzy będą ten czas dla młodzieży organizowali. Nie wyobrażam sobie, żeby młodzież została tak sobie po prostu sama i żeby się sama sobą musiała zajmować. I chcielibyśmy zadać panu kilka pytań. Proszę. Mam pytanie, co chciałby pan zmienić we Wrzeszczu? No na pewno drogi, które są. Tak? No i dbać trochę o czystość. Dobrze. I jeszcze mam jedno pytanie. Co sądziłby pan o siłowni pod chmurką we Wrzeszczu? Bardzo dobrze. Bardzo dobra myśl. A gdzie byłoby takie najlepsze miejsce, które pan by wybrał, żeby to było? Myślę, że gdzieś w centrum, blisko Galerii Bałtyckiej, tak? Która się tutaj mieści, no bo tam najwięcej ludzi się jakby otacza, tak? I warto byłoby gdzieś tam zrobić. Gdybyśmy chcieli zorganizować coś takiego, czy pomógłby nam pan? Nie ma problemu. A jak wygląda Wrzeszcz z poziomu dachu? Bardzo ładne widoki. No, jeśli ktoś się ma lęku przestrzeni, to zapraszam do góry. To może następnym razem patrol pokoleniowy pójdzie na dach. Nie ma problemu. Jak się spotkamy, zapraszam. Zostaw mnie, nie kusz, nie mów, nie wołaj, daj z kołatanym myślą, odpocząć już pora, oddaj choć moment, nie widzisz, że to jest mój dom, ja tu mieszkam. To wszystko, co patrol pokoleniowy zarejestrował w Wrzeszczu. Dziękuję.
mnie nie kuś, nie mów, nie wołaj, daj skołatane myślą. Odpocząć już pora, oddaj choć moment, nie widzisz, że tonę. Pozwól mi usnąć, chcę wyrwać się, koniec. Nie chcę już o nie, me oczy zmęczone. Tętno zbyt szybkie, wysycham płonę. Jak gąbka wonę, choć nie chcę, bo cierpię. Boli mnie serce, łeb pęka, weź mnie.